Kurwa! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w chyba już ostatnim odcinku z Outlast. Jestem DJ Woźny, a tu jest Kiełbasa TV. No normalnie, człowieku, prawie się zawędziłem, jak widziałem ostatnie sceny. Tutaj Duszek zabija prosiaczka. Wall Rider. Po tak czym naprawdę Wall Rider do nas się dobiera. Zrobił sobie z nami spadkę. To co chciał, nie? I ogólnie, czekaj, teraz idziemy tu. I w sumie, ja nie wiem, gdzie dalej mamy iść, nie? Prawa nie. Stołówka, chyba. Lewa strona. Nie, ale to hałasuje. O, nie, tam nie idź, tam o, fuck, dobra. Chyba w tam... Powrót? Nie, tu. Chyba. Chyba tędy mamy właśnie biec. Nie, przecież tu się wracasz. O, shit. A w sumie może go wyminiesz przynajmniej. No, właśnie, musimy po prostu wyminąć go i biec tam, gdzie on był. Tam, skąd on się pojawił. Tak. Tu? To masz na myśli, faktycznie. Dobra. No, dobrze. O, fuck! Nie, nie tędy. Nie tędy, nie tędy. Kiełbasa, dawaj, dasz radę, dasz radę. Tu, lewa. Cyk. Przejście. Przedostaliśmy. Tutaj. I schody. Schody. Jezus Maria. I powiem ci... Ty żeś rzucił hasło, że to jest ostatni odcinek. No. Tak. Jest. Komora? On tutaj chyba nie ma wstęp. Chyba nie ma. Dobra. W ogóle sobie tutaj w ogóle kminimy. Właśnie. No, you gotta be shitting me. Nie, dobra, udało się. Kminiliśmy sobie, czy bili i... O, mały włos. Kminiliśmy sobie... To głośne, poczekaj. Niech to się trochę uspokoi, dobra. Możemy sobie iść takim lekkim krokiem. Kminiliśmy sobie, bili. Ostatnio pojawia się ta nazwa. I czy bili to nie jest czasem... To sama... What the fuck? Czy Bill to nie jest Wall Rider, nie? Że, czy to nie jest koleś, którego mamy zabić, sprzątnąć, pozbyć się go, nie? Ej, panel sterujący, zobacz. Ej, tam ktoś jest. Czaisz? Może właśnie w jednej z tych komór jest zgarnąć? O, jest bateria. Z Billy, nie? Ej, po drodze mamy tyle baterii. Czekaj, w ogóle. Mamy kamerkę. Jeśli oczywiście, no, Bill jest Wall Rider. Właśnie. Ja już nawet zgubiłem rachubę, ile my już mieliśmy tych baterii. Ogarnij. No teraz pytanie, czy to jest Wall Rider, czy to jest... Z dokumentacji medycznej Billego wynika, że ma 23 lata. To, co z niego zostało, wygląda na co najmniej 50 lat bestialskich okrucieństw. Zabicie go to akt miłosierdzia. Strasznie dużo odniesień do religii mamy tutaj, wiesz? Zauważyłeś to? Mhm. I skumaj, co to za typek? Nie jest to ten nasz taki spoko ziomeczek, co nam pomagał? To jest chyba on. Nie mam pojęcia. Też oni są wszyscy podobni do siebie, nie? Dobra, na górę. Dobra. No nie ma innego wyjścia. Tutaj co mamy? Sublab Generator. Okej, okay, dobra. Idziemy. Baterijka? O, proszę. Ej, dużo baterii. Wniosek się narzuca taki, że... Kurde, nie tędy. Fuck. Czyli musimy iść tamtędy. Jeszcze raz, tam było takie wejście fajne, widziałeś? Mhm. Muzyka jest nastrojowa i od razu powiem tak, że muzyka mi niepokoi. A tak jeszcze raz wracając do tej teorii, bo tak żeśmy sobie nawzajem tylko przerywali. Można stwierdzić, że Billy to jest tamten koleś w tym takim, tej kapsule, w takim inkubatorze, respiratorze nazwijmy to. O, ile się nie mylimy. O, mamy zapisywanie gry. Patrz, ile flaków. No tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kto to mógł być, no ale... No właśnie. No jak to nie inny jak ten Wall Rider, nie? Wall Rider to jest jego postać. O, jakieś obiekcje? To płuca Billego Hope'a, jego wątroba, respirator, maszyneria wielkości boiska do piłki nożnej, która utrzymuje przy życiu obłąkanego. Pierdolić to wszystko, on musi umrzeć. Podoba mi się, z jaką on to naturalnością opisuje ten dziennikarz nasz. Kurde, tutaj już się ty... Dobra, schowajmy kamerę, bo w sumie to jest nam niepotrzebne. Możemy to nagrywać, ale... No i w sumie... Czy tutaj coś znajdziemy ciekawego? Zamiast baterii weźmy sobie długopis. I sobie zaaplikujmy do dupy i będzie nam fajnie. A pompa jakaś? Pompa? Mhm. Naciśnij, aby wyłączyć aparaturę podtrzymującą... Billego. No, może to już będzie koniec. Odetnij odpływ prądu. Co? Kurwa, słyszałeś ten krzyk? Wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja to mam w dupie. Ja biegnę po prostu.
O fuck, dobra. Ale tylko jeśli wyłączysz aparaturę podtrzymującą życie na dobrą sprawę, to ktoś powinien już umrzeć, nie? Nie rozumiem. Wiesz mi, jest bardzo. Myślę, że wykonaliśmy tylko część tego, co mieliśmy zrobić. I teraz musimy chyba biec tam na schody, tak? Tutaj, o. Mhm. Nie tu, tam po drugiej stronie. Bili się już, będzie dusił. Tak, mam, jest tam otwarte, dobra. O kurwa, stary, ale emocje. O. Dobra, biegniemy. Przycisnąć się tylko, no, między beczkami. Ach. Jeszcze tylko kawałek, dawaj, stary. Dobra. I teraz po schodach, szybko po schodach. Serio? Pyk. Żeby nie zjebać. No, oby. Tylko uwierz mi, że z poconymi palcami na analogach ciężko się steruje. Na play już. Może o wiele prościej byłoby to na myszce. Coś to mi daj. Co? Coś to mi daj. Nie. Za fajnie się gra, zbyt duże emocje. Ty to przeżywasz, ja to przeżywam. Każdy na swój sposób. Każdy z nas. Dobra, tego Boże, nie było. Tego nie było. O, jest. Dobra, jest. Nie musimy się, nie? Jest, udało się. Dobra, gdzie dalej? W prawo. Fuck. Ledwo udało mi się tutaj oświecić. Jest komora. Komora, inkubator jakiś. Pyk! Oczyszczająca. Dobra, pierdolić kamerę. Biegniemy szybko po schodach. Chociaż nie, uspokoiło już się chyba, nie? Mhm. Tak na dobrą sprawę, zwolniliśmy tempo. Trzeba wyłączyć to zasilanie tutaj, o. Aby rozerwać kable. O. Cyk, udało się. Ale to czemu on dwóch palców nie ma? Dwa palce straciliśmy? Tak, straciliśmy. Fuck me, co to było? Ej, Wolf Rider na nas jest wkurwiony, autentycznie. Ten koleś nas po prostu zabije, rozumiesz? Ja nic nie widzę. Pierdolić. Dobra, lepiej leć przed siebie i nie myśleć niczym. A o czym ja mam myśleć, jak tylko o tym, żeby skończyć wreszcie tą pieprzoną grę? I do światła. Do światła, czyli, mój drogi, tu. Co to kurwa było? Nie no, bez ja. Ała, nie, powiedz, że on nas nie zabije teraz. Ała. No to chuj, no to biegniemy. Dobra, mamy zapisywanie w razie czegoś. Widzę, że normalnie aż cię zatkało, kakao. Drogi DJ-u. Ja nie wiem, ja się cały trząsę na razie. Co mówisz? Ja się na razie cały trząsę. Pierdolisz. Znaczy... I teraz odłącz tą komorę pewnie będzie trzeba odłączyć. No to panel chyba. No! Jest, udało się, jest! Zdychaj, śmieciu. Masz, nagrywamy cię. Będziesz w ukrytym... O kurwa. Ukrytym czy nie? W dupie. Fuck. Nie. Ała. Biedny duszek. Znaczy biedny duszek. Biedny nasz dziennikarz. O kurwa. Ale widziałeś? On tak jakby nagle szkielet się pojawia. I on po prostu zaczyna ginąć. A nie, jednak nie. O fuck. Nie mów, że... Nie, zdążyliśmy. Zdążyliśmy? A skąd wiesz? Bo odsunął się tyłem, jakby tyłem się odsunął. O kurde, zobacz. Nie widziałeś tego? Rozpierdolił całą komorę. Czy myśmy właśnie pokonali głównego bossa? O ile Martin był przykrywką, tak? O ile, no właśnie. Mieliśmy, tak rozmawialiśmy przed nagraniem, że ojciec Martin i ta cała sekta to jest tylko i wyłącznie przykrywka. Po to, tak wyobraź sobie, idziesz sobie, rozjebaliśmy go. Nowe zadanie, ucieknij. Jestem z nas dumny. Piąteczka. Symboliczna piąteczka. Aż to widać na nagraniu. Wyobraź sobie, że stary przychodzisz odwiedzić sobie psychiatryk, myślisz wszystko ładnie, spoko, tutaj jacyś... Ale jak ładnie, spoko? Kto normalnie idzie odwiedzić psychiatryka? No właśnie, ale wiesz, wszystko pod przykrywką psychiatryka, potem jakieś sekty. Im głębiej brniesz, tym... Dowiadujesz się, w jak czarnej, głębokiej dupie jesteś, rozumiesz? Masakra. On w ogóle już ledwo idzie. I teraz powiesz, że my tylko musimy zajść do samego końca. I już wreszcie wyjść z tego psychiatryka. Wyjść z tego psychiatryka, stary, i skumaj to, że... My już opuszczamy te główne laboratorium i mamy święty spokój.
No i wydaje mi się, że to już jest nasze ostatnie zadanie. Że nasza przygoda, przygoda kiełbasy, przygoda DJ-a woźnego kończy się w tym momencie tutaj w psychiatryku. Kończymy kiełbasoplaya serię Outlast z Outlastem. Ale było świetnie. Ale było świetnie. Mimo, że nagrywaliśmy to od 2014 roku. 2014? Pieprzysz. No, albo od 2015. No jakoś na początku. Ponad półtorej roku nagrywania. Nie, ja w ogóle podziwiam moich widzów, że oni jeszcze to tego to, wyczekują. To wszystko było związane z problemami technicznymi, ale... Co? Co kurwa? Aha. Ja pierdolę. Co? No ty sobie chyba jaja robisz. Ola. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to jest zakończenie? No to tak średnio bym powiedział. Okej. Okay. W sensie spodziewałem się czegoś takiego... Z większym pierdolnięciem? Może. Ale nie wiem jak ty, ale mi kopara teraz opadła. Ja się nie spodziewałem tego zakończenia. Ta gra była po prostu teraz nieprzewidywalna. Właściwie to ten Wallrider się tak pojawił w sumie z dupy i tak z dupy... Nie, on się nie pojawił, bo zapiski i wzmianki o Wallriderze były już wszędzie. Czytaliśmy dokumenty, czytaliśmy zapiski, notatki. Prosiaczek był przejebany najbardziej. Znaczy, dobra, zróbmy sobie krótkie podsumowanie. DJ-u, jak ci się podobała gra? W porządku, strasznie, chociaż zakończenie według mnie mogło być odrobinę lepsze. Może dlatego, że spodziewałeś się jakiegoś większego pierdolnięcia albo happy endu. Według mnie gra kompletnie nie zawiodła mnie. Zakończenie po prostu zryło mi mózg, po czym chyba słyszycie. I tutaj sobie lecą te napisy końcowe. Dodam jeszcze tak, że Outlast jako horror to jest gra wytaczająca nowe tak, szlaki tak, to na pewno jest, w gatunku gier horroru. Nieprzewidywalna. Przede wszystkim nieprzewidywalna. To na czym jest symptom, na który cierpi większość teraz horrorów. W ogóle czy to w filmach, czy to w grach. Że niestety przewidywalność. Cały czas ta przewidywalność. A to jest naprawdę coś nieszablonowego. Dlatego... No, właśnie. I ciekawie poprowadzona historia. Zaczęło się od psychiatryka, od jakiegoś wezwania typu naszego dziennikarza, który miał tylko sprawdzić to. Okej, okay, pojechał, sprawdził. Świetnie. Po czym okazuje się, że za tym kryły się jakieś eksperymenty. No i w sumie dobra. Ja krótko, podsumujmy jeszcze raz krótko. Gra podobała się. Podobała się. Była zajebista. Mi zakończenie tak sobie. Mi kompletnie siadło, a teraz drodzy widzowie, dziękuję wam serdecznie. Zresztą dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. I za zapraszamy to... na kolejną serię tak naprawdę. Właśnie, na... bo myślicie, że to koniec? O nie, nie, nie. Ja i DJ Woźny wkraczamy w dodatek Whistleblower, który będzie już niebawem. Tak, a... i na pewno będzie regularnie, ponieważ mam już kupionego, nie musimy się martwić o jakieś abonamenty i tak dalej. Ani więc... PS Plusy. No i w sumie to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie, że dobrnęliście przez te półtorej roku z nami do samego końca. I pamiętajcie, jesteśmy jebnięci. Cześć. Do zobaczenia.